Warszawska gazownia, a raczej to, co po niej zostało, to dwa okrągłe budynki górujące nad Wolą. Wybudowana w 1856 roku, stała się symbolem warszawskiej rewolucji przemysłowej. Zniszczona podczas wojny, po czym odbudowana zaraz po niej, funkcjonowała jeszcze do lat 70. Od tamtego czasu stoi kompletnie opuszczona. Pierwszy raz byliśmy tam we wrześniu 2015 roku i szczerze mówiąc było to jedno z pierwszych miejsc, jakie w ogóle odwiedziliśmy. Jesteśmy przy gazowni w Warszawie. Witam serdecznie. Na razie próbujemy tutaj jakoś wejść, bo się strasznie dużo tu kręci, ochrony i w ogóle ludzi w parku. Weszliśmy wtedy tylko do pierwszego zbiornika, który jest trochę mniejszy, ale i tak zrobił na nas ogromne wrażenie. Dobra, Ula doszła, jeszcze Wiktoria została. Gdzie ona jest? A, tam. Ula, co powiesz o tym miejscu do kamery? Jest fajnie. Jest fajnie, tak. Oczywiście pochodziliśmy sobie trochę w środku zbiornika, a raczej dookoła niego, po kładce zawieszonej kilka metrów nad ziemią. Potem, po prowizorycznym drewnianym mostku, przeszliśmy na coś w rodzaju komina. Prawdę mówiąc, miejsce na piknik idealne. Próbowałem też zejść na dno zbiornika, ale skończyło się na tym, że sobie powisiałem chwilę pod kładką. Nie da rady. Za wąskie są te półki. Ledwo mi się buty mieszczą. I w sumie na tym skończyliśmy nasze zwiedzanie. Jak najniżej, bo tu jest budka strażnicza. Jeszcze niżej, przykucnij. Wszystko się udało, ale jednak po powrocie stwierdziliśmy, że musimy tu jeszcze kiedyś wrócić, wejść do drugiego zbiornika i na dach. Żegnamy gazownię. No i tak właśnie zrobiliśmy, na zimę tego roku. Witamy w roku 2016 i dzisiaj weszliśmy do drugiego zbiornika gazowni, do którego ostatnio nie weszliśmy. Wygląda to mniej więcej tak. Jest o jedno piętro większy i cały wypełniony wodą. Czego też nie zrobiliśmy poprzednim razem, jak byliśmy, to nie weszliśmy na górę. Co właśnie robią dziewczyny? Jak widać, schodki wyglądają na niezwykle wytrzymałe. Więc trzeba raczej uważać. To miejsce jest niesamowite. Nie opieraj się. I tak oto jesteśmy pod samym dachem. Tak, mogło się machać. No to nie ma, no, a teraz machamy. Ile jest metrów w dół? Tak, tak mniej więcej? Na oko? No tak, 50. Nie wiem. 100 od razu. No 30, myślę, że coś koło tego. To są raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich większych pięter. Takich jak dwa piętra każde. No. Z tym, że schody jeszcze prowadzą kawałek wyżej, do samiutkiego dachu, więc zaraz tam podejdę. Ten jest spróchniały, to na ten mogę stanąć. Dobra, załóżmy, że się trzyma.
Ten już jest bardzo spróchniały. Wszedłem. Pod samym dachem. Wiem, właśnie taki miałem zamiar, wystawić kamerę, żeby nagrać widok z góry. I uwaga, lecimy do góry. Oficjalnie to miejsce z najlepszym widokiem, w jakim byliśmy. Po przejściu metalową belką, jak w filmie The Walk, i po zejściu po niezwykle stabilnych schodach, stwierdziliśmy, że wrócimy jeszcze raz do tego pierwszego zbiornika. A teraz wróciliśmy do tego drugiego zbiornika, w którym byliśmy ostatnio. Świetnie podświetlony jest. Po krótkiej sesji fotograficznej zostaliśmy kulturalnie wyproszeni przez miłego ochroniarza z wąsem i opuściliśmy teren gazowni.